Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym daily vlogu. Słuchajcie, właśnie się skończyłam ogarniać, trochę ogarniać w domu. Nastawiłam pranie i stwierdziłam, że w sumie to dzisiaj mam tyle takich domowych rzeczy do ogarnięcia, że mogłabym dzisiaj zrobić z tego taki właśnie bardziej domowy daily vlog, organizacyjny, trochę kosmetyczny. Powiem wam tak, z tyłu tutaj widzicie za mną kosmetyki, które muszę dzisiaj ogarnąć, więc zrobimy to razem. Muszę po prostu się tym zająć, poskładać do różnych kartonów, poprzekładać i wynieść do spiżarki, gdzie sobie to wszystko trzymam. Takie kwestie organizacyjne, ale w związku z tym, że wyjeżdżamy za chwilę do Włoch, chciałabym też pozamykać kilka rzeczy, które mam gdzieś tutaj otwarte, w sensie takich spraw, tematów, jak na przykład zdenkowane kosmetyki, które mam tutaj w torbie. Stąd też dzisiaj będzie ten projekt Denko nieco wcześniej niż zazwyczaj. Planowałam go zrobić troszkę później, ale myślę, że w natłoku tych wszystkich spraw, które mam do ogarnięcia, po prostu nie dam rady tego zrobić. Więc dzisiaj zrobimy sobie, za chwilę zrobimy sobie projekt Denko. Tutaj w ogóle mam jakieś wyłożone buble kosmetyczne. Nie no, w ogóle słuchajcie, mam tyle rzeczy do ogarnięcia. Przez to, że ostatnio byłam przeziębiona, nadal w sumie jestem, bo jeszcze męczy mnie kaszel, jeszcze mam trochę problemów z głosem, więc nie wyszłam już tak całkowicie, nie doszłam do siebie tak całkowicie, to muszę po prostu to wszystko ogarnąć. Przyszła też do mnie świetna paczka, którą chciałabym z wami otworzyć. W ogóle słuchajcie, tutaj za mną jest moja nowa kamera, której jeszcze nie otworzyłam. Słuchajcie, ona leży u mnie od tygodnia, a ja jeszcze jej nie ogarnęłam, nie otworzyłam, nie sprawdziłam, więc dzisiaj muszę się za to wszystko zabrać. Ale żeby nie przedłużać, lecimy z projektem Denko z tego miesiąca, czyli z marca, i od razu po kolei wyciągam produkty. Zużyłam szampon do włosów trychologiczny nawilżający z probiotykami od marki Health Labs. Mogliście o nim ostatnio usłyszeć. Powiem wam, to jest dobry szampon, ale żeby to był taki genialny szampon, to może nie na moich włosach i może nie na mojej skórze głowy. Mam nadzieję, że jeżeli wykorzystacie z tych kosmetyków, to one się u was dobrze sprawdzają, bo mają bardzo fajny skład, bardzo fajne substancje aktywne, w ogóle bardzo fajne zastosowanie, no ale niekoniecznie u mnie, więc zużyłam szampon do włosów. Jak jesteśmy przy włosach, matko, ile mam tego? To oczywiście kolejne opakowanie mojego ulubionego lakieru do włosów Niva, właśnie tego granatowego. Wiecie doskonale, że zużywam ten lakier od wielu, wielu lat i go po prostu uwielbiam. Następnie zużyłam taki peeling do ciała, bardziej powiedziałabym gomasz do ciała od marki Nuskin. I powiem wam szczerze, to nie jest kosmetyk dla mnie. Jest zdecydowanie za delikatny, jeśli chodzi o stosowanie na ciało. W połączeniu z wodą mam wrażenie, że po prostu tak przecieka trochę, przelatuje przez dłoń i przez to też te drobinki nie do końca spełniają swoje funkcje. Ja wolę zdecydowanie bardziej takie peelingi solne, cukrowe, wiecie, z tymi takimi większymi drobinkami, z dużą ilością olejków. Na moim ciele, na mojej skórze ciała takie peelingi sprawdzają się lepiej. Ten niestety jak dla mnie za delikatny, mimo tego, że ma fajne substancje aktywne w składzie. Nie, wiecie co, mam jeszcze jedno opakowanie tego peelingu, bo kupowałam go w momencie, kiedy zamówiłam sobie Well Spa Ayo i wtedy dostałam prezent od marki, dodatkowy właśnie taki peeling, więc będę musiała zużyć jeszcze jedno opakowanie, ale już na pewno więcej do niego nie wrócę. No, no ten peeling po prostu u mnie na ciele się nie sprawdza. Jeśli jesteśmy przy ciele, to mam tutaj złuszczający serum do ciała od marki Health Labs. Też już wam o tym kosmetyku opowiadałam. Jest to produkt z kompleksem AHA, BHA, PHA 10%. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze inne substancje aktywne. Bardzo fajne serum. Takich kosmetyków, które zawierają kwasy do stosowania na ciało, jest moim zdaniem zdecydowanie za mało. I cieszę się, że w marce Health Labs pojawił się taki oto kosmetyk, serum do stosowania na ciało. Co prawda 100 ml to jest mało, bo szybko się to zużywa i taka konsystencja bardzo wodnista, ale działanie, no fakt. To jest też coś takiego, co
Fajnie sprawdzi się u osób, które na przykład mają menektazję, czyli rozszerzone naczynia krwionośne na ciele, pękające naczynka, kiedy mają taki problem z żyłami, gdzie nie mogą stosować cukrowych, solnych peelingów, nie mogą stosować takiego drapania, to słuchajcie, kwasy jak najbardziej tak. Więc całkiem fajne serum. I jeszcze jeden kosmetyk do... A nie, mam jeszcze dwa, przepraszam. Kosmetyk do ciała, czyli korygujący balsam do ciała od marki Basic Lab. Ten, który zawiera w swoim składzie 0,2% czystego retinalu. I to jest moim zdaniem kolejny świetny, aktywny kosmetyk, który powinien być przede wszystkim w pielęgnacji skór dojrzałych. Mimo tego, że tutaj też mamy małą pojemność, bo tylko 100 ml. Tak jak właśnie z tym. A wydaje mi się, że jeśli chodzi o kosmetyki do ciała, jednak powinny mieć one większą pojemność. No ale z drugiej strony mamy też dosyć wysokie ceny, jeśli chodzi o te dwa produkty. No a takich kosmetyków, które zawierają retinoidy do stosowania na ciało, też jest mało. Więc mam nadzieję, że może marki coś pomyślą o tym, żeby stworzyć większe opakowania tych produktów, ale uważam, że świetne, warte wypróbowania, fajne składy, fajne substancje aktywne, jak najbardziej na tak. I myślę, że jeszcze będę Wam o tych kosmetykach wspominać. I ostatni produkt do ciała jest to kozie mleko od marki Ziaja. Tu z kolei mamy tanioszkę. To jest taki produkt, który ma średniej gęstości konsystencję. Kilka fajnych substancji aktywnych w składzie, ale żeby to był taki, wiecie, produkt wow, to nie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o formułę i natłuszczenie skóry, ten efekt taki nawilżenia, to u mnie zdecydowanie lepiej sprawdzają się na przykład masła od marki Rituals, które mają zupełnie inne te formuły, konsystencje. No ale ja lubię zapach tego masełka, tego balsamu, masła. Masła od Ziaja, już Wam kiedyś też o tym mówiłam. Dalej, zużyłam maskę do twarzy od marki Pixi z witaminą C. Fajna, ale żeby robiła jakieś ogromne wow, nie. Natomiast fajna maska. Znam inne fajne maski z witaminą C, tańsze, więc ta tak średnio. Słuchajcie, prawie wykończyłam kulkę od Borotalko. I więcej nie wrócę do tego produktu. Dlaczego mówię prawie? No bo zostało mi go tutaj trochę, ale on już nie schodzi. Próbowałam, słuchajcie, na różne sposoby. Stawiałam w ten sposób, ta kulka tam w pewnym momencie przestała jakoś funkcjonować, zbierać ten płyn, który tutaj mamy, ten deo. Nie, absolutnie nie. Jeśli już, to moje ukochane Borotalko w sprayu, a do kulki na pewno nie wrócę i na pewno nie będę Wam polecać. Dwa kosmetyki, perfumy. Zużyłam zapach, który miałam w kalendarzu adwentowym od Bourjois. Ja nie wiem, czy ten zapach jest w stałej ofercie. Mon Bourjois Le Magnétique. Bardzo słodki, różowy, taki dziewczęcy, kwiatowo-owocowy. Nie zostawiał absolutnie jakiegoś, wiecie, ogona gdzieś, który by mi się tam za mną ciągnął. Taki zapach na dzień. Ale bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny. No i oczywiście zużyłam opakowanie mojego ukochanego Jean-Paul Gaultier Classic. Tutaj mam w ogóle, zostawiam, słuchajcie, takie odrobinki tutaj w tych buteleczkach, bo te buteleczki wysyłam bliskiej osobie, która sobie później testuje te zapachy, więc zawsze tak odrobinkę zostawiam, żeby ona mogła sobie przetestować, bo kocha perfumy, kocha buteleczki, zbiera, więc to będzie leciało dla niej, ale oczywiście Jean-Paul Gaultier Classic to jest jeden z takich moich ukochanych zapachów od lat. I teraz przechodzimy do produktów do twarzy, już Wam pokazuję co i jak. No dobrze, to od czego zaczynamy? Od peelingu. Peeling enzymatyczny złuszczający od marki Slavia Cosmetics. Jeden z moich ulubionych peelingów enzymatycznych ze względu na swoją formułę, substancje aktywne, ze względu na ilość substancji pochodzenia roślinnego, ze względu na to jak aktywnie działa, nie podrażnia, nie szczypie, nie piecze. Bardzo fajny produkt, wspominałam Wam o nim już wielokrotnie.
o ile dobrze pamiętam, jest chyba też jego recenzja na moim blogu. Sprawdzę, jeśli tak będzie, to Wam oczywiście podlinkuję. Świetny produkt, który sprawdzi się szczególnie w przypadku skór wrażliwych, suchych, dojrzałych, naczynkowych, a nawet takich, które posiadają trądzik. Oczywiście nie stany zapalne na skórze, ale gdzieś tam te zmiany trądzikowe są, zaskórniki. Nakładamy go na 10 minut, 15 minut, jak maseczkę. Najpierw trzeba go fajnie pomasować na tej naszej skórze, a później go zmywamy i efekt jest rzeczywiście wspaniały. Coś też dla osób, które lubią kosmetyki z półki bardziej naturalnej, szukają produktów wegańskich, bo tutaj oczywiście nie ma żadnych substancji pochodzenia od zwierzęcego. Bardzo, bardzo fajny peeling. I teraz będzie serum do stosowania w okolicy oczu od marki Eisenberg. Też już Wam o tym produkcie opowiadałam. Jest recenzja jego na moim blogu, także nie będę się dzisiaj tutaj więcej wypowiadać. Zostawię Wam link, jeśli chcecie się dowiedzieć coś więcej na temat tego kosmetyku, to Was zapraszam. Kolejne dwa serum. Złożyłam serum silnie nawilżające, odbudowujące od marki Dermaceuticals, DPD Dermaceuticals. Ja o tej marce opowiadałam Wam wielokrotnie. Bardzo zaawansowana formuła, świetne substancje aktywne, szybkie, intensywne nawilżanie, produkty spółki profesjonalnej, zabiegowej, do stosowania w domu, fantastyczne opakowanie, niezbyt tani, ale działanie wow. Drugi kosmetyk, który zużyłam, jeśli chodzi o serum, jest to marka Dermalogica i jest to jedna z nowości, która pojawiła się w ofercie marki, ale na temat tego serum przygotuję Wam post na blogu, ponieważ jest ono niesamowicie ciekawe i warte tego, żeby dokładnie o nim Wam opowiedzieć, czyli co mamy tutaj w składzie i jak to serum ma działać. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, stosowałam je w porannej pielęgnacji, super łączyło się z różnymi kosmetykami, dlatego też postanowiłam, że opowiem Wam o tym produkcie zdecydowanie więcej właśnie na moim blogu. I na zakończenie wisienka na torcie, podsumowanie, czyli kolejne opakowanie zużytego kremu ceramidowego od Slavia, krem odbudowa, nawilżenie. Przepraszam. W jego składzie znajdziemy skwalan, trehalozę, wąkrotę azjatycką, wąkrotę, którą uwielbiam. No oczywiście ceramidy, ta odbudowa, działanie na naszą skórę, ta jego formuła, konsystencja. No też mogłabym o tym kremie opowiadać Wam godzinami, ponieważ jest świetny w działaniu, wart zainteresowania. Trzeba fajnie też nim pracować na skórze, bo czasami mi piszecie, że niektóre formuły kosmetyków marki Slavia nie za dobrze Wam się sprawdzają, dlatego właśnie ja je testuję i podpowiadam Wam, jak je używać, żeby na przykład fajnie Wam się je rozsmarowywało. I czasami jest tak, że wiem z doświadczenia, że nabieracie zbyt dużo konsystencji, rozsmarowujecie i potem nim jesteście, wiecie, ona Wam tak nie do końca dobrze na tej skórze pracuje. A tutaj z kolei bierzemy sobie nieco mniej tej konsystencji. Zamiast ją rozsmarowywać, wklepujemy ją w naszą skórę. Wtedy też zupełnie inaczej ten kosmetyk działa. Możecie go sobie też nawet czasami rozetrzeć trochę w dłoniach, rozgrzać i go tak wtłaczać właśnie, wklepywać, wmasowywać. W przypadku tego kosmetyku, czyli ceramidowego kremu od marki Slavia, też możecie oczywiście tak robić, czyli nakładać go sobie warstwowo. Zaczynacie od mniejszej ilości, wklepujecie dłońmi, pracujecie, masujecie delikatnie. Jeśli widzicie, że jest tego za mało i potrzebujecie więcej, dokładacie. Nie róbcie tak, że nakładacie bardzo dużą ilość, a potem wiecie, tam się ten produkt Wam tak mazia, jak to się mówi, ciężko go rozprowadzić, ciężko go rozsmarować. Zawsze jest jakiś sposób, słuchajcie, zawsze można znaleźć jakiś sposób. Ja właśnie takie sposoby szukam dla Was, testuję kosmetyki i sprawdzam, żebyście Wy mieli przyjemność z ich stosowania. Także kolejny produkt zużyty, kolejny kosmetyk, ceramidowy krem, który genialnie sprawdzał się u mnie zimą. I mamy koniec, słuchajcie, koniec
zdenkowane wszystkie produkty na ten miesiąc, więc mogę już się pozbyć tych pustych opakowań, zabrać się za resztę ogarniania. Przejdziemy oczywiście do otwierania paczek, do organizacji kosmetyków. Zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się pociągnie. Chciałabym jeszcze wyskoczyć na jakiś spacer. Max dzisiaj będzie gotował obiad. No dużo będzie się dzisiaj działo, ale też nie chcę, żeby ten film był za długi, więc muszę tutaj, wiecie, ogarnąć, jak to wszystko zorganizować. Ale zdenkowane produkty mamy. Postaram się wszystkie podlinkować w opisie do dzisiejszego filmu, zostawić Wam linki do postów na blogu i lecimy dalej z tym dniem. Czas otworzyć jedną z tych dużych paczek. Słuchajcie, siadam sobie tutaj, żeby Wam pokazać co i jak, bo jeśli jesteście osobami, które, jeśli jesteście osobą, która śledzi mnie od jakiegoś czasu, zna mnie z tych mediów społecznościowych i nie tylko, to doskonale wie, że ja nie jestem rodowitą warszawianką, pochodzę z Buzka-Zdroju. Tam mieszkałam przez kilka lat jeszcze jako dziecko. Tam jest też część mojej rodziny, tam uwielbiam wracać. Kto zna Busko i zna okolice, wie doskonale, z czego słynie. Ale niedaleko Buska znajduje się Solec, a w Solcu znajduje się Malinowy Raj. A z Malinowym Rajem związane są m.in. fantastyczne kosmetyki Balneo. I pewnie część z Was doskonale je kojarzy. A ja stwierdziłam, że w sumie, dlaczego nie? Skoro przecież pochodzę z tamtych okolic, wiem co i jak, wiem z czego one słyną. Moja ukochana woda buskowianka, którą tak się zachwycam, jak jestem gdzieś w kawiarni, słuchajcie, i widzę, że serwują na przykład wodę w buteleczkach buskowianka. No i kosmetyki przecież, które stamtąd pochodzą. Jest tyle świetnych marek polskich, naszych, tworzonych przez na przykład lekarzy i nie tylko, produktów, które właśnie mamy z tamtej okolicy. Dlaczego nie opowiedzieć Wam o nich więcej? Dlaczego Wam ich nie przedstawić? Dlaczego nie potestować, nie sprawdzić tych produktów? Słuchajcie, chyba czas najwyższy. Może dorosłam do tej decyzji, ale chciałabym w tym roku przedstawiać Wam różne marki kosmetyczne. Tańsze, droższe, polskie, zagraniczne, ale też takie perełki, które rzeczywiście są tego warte. No i stwierdziłam, że Balneo będzie na pewno taką marką, którą bardzo chciałabym Wam pokazać. I słuchajcie, tutaj mam te produkty. Czekaj, muszę sobie jakoś to wszystko tutaj ogarnąć. Bardzo Was przepraszam za to, że to wszystko tak tutaj mi szeleści, ale w ogóle zobaczcie, jak to pięknie jest zapakowane. O, może tak będzie najlepiej. Widzicie to? Przepięknie to jest zapakowane. Bardzo mi się podobają te opakowania. Tutaj wstążeczki, ale mam nadzieję, że uda mi się to teraz jakoś ładnie tutaj zdjąć. Bo chciałabym Wam pokazać zawartość, a przede wszystkim chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które stwierdziłam, że z przyjemnością chcę poznać i chcę przetestować. I chciałabym Wam trochę więcej o tych produktach opowiedzieć. No i czekajcie, wszystko tak mi tutaj szaleści, więc musicie mi to wybaczyć. Ale zaczynamy właśnie od tego pierwszego opakowania i co my tutaj mamy? Mamy tutaj biosiarczkową maskę witaminową odżywczą do twarzy, szyi i dekolt. Bardzo fajne substancje aktywne, w tym m.in. właśnie woda siarczkowa, witamina C, czerwona glinka, hydromanil, kompleks ekstraktów z alg, czynnik nawilżający NMF. Uwaga, 94% składników pochodzenia naturalnego. Następnie biosiarczkowy tonik witaminowo-odżywczy do twarzy. W ogóle woda biosiarczkowa, opowiem Wam o niej więcej w jakimś oddzielnym materiale. Na pewno przygotuję całą masę takich materiałów, żeby Wam trochę o tej wodzie biosiarczkowej opowiedzieć, bo to jest genialna sprawa. Nie tylko jeśli chodzi o naszą skórę, ale w ogóle generalnie o nasz cały organizm. Także tutaj mam tonik, mam maseczkę.
Słuchajcie, ampułki. W ogóle bardzo mnie zainteresowały ampułki, które są dostępne w sprzedaży. Rozjaśniające ampułki witaminowo-odżywcze do twarzy. Zobaczcie. I tutaj mamy witaminę C, kompleks restrukturyzujący, aktywny kompleks ekstraktów z lukrecji, która też ma bardzo fajne właśnie takie działanie też rozświetlające, rozjaśniające. Lilii wodnej, mącznicy lekarskiej, cytryny i mandarynki japońskiej. Naprawdę bardzo fajne, bardzo ciekawe te ampułki. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. One są przeznaczone głównie do cery wrażliwej, naczynkowej i z przebarwieniami. Ale w ogóle wiecie, że ja kocham witaminę C i lubię produkty rozjaśniające, rozświetlające. A myślę, że teraz wiosna to jest też taki wspaniały okres, żeby właśnie też na takie produkty postawić po zimie, jeśli jeszcze ich nie używaliście. Ale lecimy dalej. Biosiarczkowy krem przeciwzmarszczkowy na noc. Proszę. I uwaga, biosiarczkowy krem przeciwzmarszczkowy na dzień z takim malutkim SPF, bo tutaj mamy tylko 10, ale wszystkie te dwa produkty są ukierunkowane do skóry dojrzałej, czyli właśnie do takich skór, myślę, 40+, jak moja. O, także te kosmetyki sobie tutaj przetestuję i teraz pokażę Wam drugi boks. Drugi boks. Piękne opakowanie. Naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak to wszystko jest zapakowane. Wiecie, że ja zwracam uwagę na takie szczegóły. Tutaj mam jeszcze jakąś, widzę, książeczkę, taką, o właśnie, na temat wszystkich produktów, które są dostępne w ofercie marki, które są dostępne w sprzedaży właśnie na stronie marki. No i teraz, malinowy lekki krem nawilżający do twarzy z SPF 50. Też mnie zaciekawił ten produkt i myślę, że może właśnie warto sprawdzić, bo mamy tutaj kosmetyk przeznaczony do każdego typu cery. Mamy fajne substancje aktywne, słuchajcie, bo mamy właśnie wodę tą siarczkową, mamy kwas hialuronowy, olej z pestek malin, kompleks ekstraktów z malin, truskawek i jeżeń. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie pachniał. Czy tak właśnie malinowo? Nie wiem, czy już znacie ten produkt, ale jeśli tak, to dajcie koniecznie znać. I uwaga, no słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać i mówię, to muszę w ogóle spróbować. To jest w ogóle absolutne must have, które właśnie balneo kojarzy mi się z wodą siarczkową, ale z kolei z solcem i z malinowym rajem kojarzą mi się właśnie te malinowe produkty do pielęgnacji ciała balneo. I postawiłam oczywiście, że na peeling do ciała malinowy i malinowe masło do ciała. Oba produkty, które mają ekoformułę, są na bazie naturalnych składników, pochodzenia roślinnego. Mamy tutaj naturalnego 95% w masełku i 96% w peelingu. Naprawdę fajne ekstrakty i substancje aktywne. W ogóle widzę, że tutaj są takie drobinki zatopione w tym peelingu. No jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. I jeszcze jeden kosmetyk. A dokładnie, proszę bardzo, malinowy krem do rąk, czyli tak jakby pielęgnacja ciała, widzicie, w jednym boksie, pielęgnacja twarzy w drugim boksie, ale te kosmetyki malinowe to po prostu musiałam spróbować. W ogóle kiedyś pamiętam, bardzo, bardzo dawno na YouTubie, wiele dziewczyn polecało tę serię malinową i tak bardzo zachwalały, że są takie genialne, świetne. Ja w ogóle lubię malinowe produkty do ciała, lubię ten zapach malinowy. Zobaczymy, jak będzie z tym. A zobaczcie, w ogóle tutaj mam taki szusz jeszcze w tych boksach. No pięknie to jest zapakowane. Dobra, więc tak wyglądają produkty od marki Balneo, które będę sobie testować i za jakiś czas opowiem Wam o nich więcej. O tej właśnie wodzie biosiarczkowej opowiem Wam więcej. Bardzo jestem ich ciekawa. Tu są właśnie te wszystkie kosmetyki, które zaraz będę ogarniać. Muszę się też zabrać właśnie za to, o tamto, czyli te wszystkie moje kosmetyki, które mam gdzieś tam w pudłach do organizacji. Ale tak chciałam Wam pokazać te produkty Balneo, bo sama jestem ich bardzo ciekawa. Jeśli Wy je znacie, już je testowaliście, korzystaliście z nich, to dajcie koniecznie znać. A tak w ogóle jeszcze przy okazji się Was zapytam, czy ktoś z Was był w malinowym raju w Solcu? Chodzi mi oczywiście o ten cały kompleks spa, zabiegi, hotel i tak dalej. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzach, dajcie znać, jakie były Wasze wrażenia, bo nie ukrywam, że zastanawiam się nad tym, żeby tam pojechać i może zrobić Wam jakąś relakcję, może zabrać mojego Massimo, zobaczymy.
Na razie to są, wiecie, takie plany. Kosmetyki mam, ogarniamy resztę. Kochanie, co robisz dzisiaj? Co robisz dzisiaj na obiad? Facciamo maccheroni con i funghi. Tak, patrzcie, mamy tutaj grzybki. Un ragazzo incontra una ragazza. Dobrze się czujesz? Dobrze się czujesz? Non si può fare. Un gattino incontra una gattina. No daj spokój, słuchajcie, mamy tutaj grzyby rozmrożone, zbierane przez moją siostrę. Tutaj będzie zaraz pyszny sosik do makaronu. Po kawie podjechaliśmy jeszcze na bazarek, słuchajcie, i kupiliśmy świeże lilie, różowe. W naszym domu bez lilii nie mogę. No właśnie, Massimo ma rację, w naszym domu lilie muszą być, a przynajmniej muszą być świeże kwiaty. Także czekamy, aż się rozłożą, ale mają przepiękny kolor. No i co? Raz, dwa. Tak, i gotowe. Trzy. Raz, dwa, trzy. Makaron się robi, proszę bardzo. Świeża pietruszka jest? Jest. No to dobrze, to czekamy na makaron i jemy obiadek, pyszny obiadek. Nie no, patrzcie, ile on mi tutaj nawalił. Massimo, dobra. To jest za dużo. Nie ma problemu. Tak, nie ma problemu, za dużo. Smacznego, kochanie. Smacznego? Tak, to jest ten moment. Ten moment, że muszę się za to zabrać i zorganizować. Do jednego pudła pójdą kosmetyki, te, które muszę już niedługo zacząć testować. Do drugiego pójdą te, które mają dłuższe terminy przydatności i mogę spokojnie je testować później. Także zabieram się za sprawdzanie tego wszystkiego i organizowanie tych dwóch pudeł z kosmetykami. Ten dzień zleciał tak szybko, ja nie wiem, po prostu momentalnie. Im więcej masz spraw do zrobienia, do załatwienia, do ogarnięcia, to po prostu czas ci leci tak, no momentalnie. A jeszcze niedawno skończyłam rozmawiać z mężem Ani, Ani Kawa bez cukru. Praktycznie godzinę, słuchajcie, rozmawialiśmy przez telefon. Jak się czuję, jak tam wygląda sytuacja, co jak. Ustaliliśmy, że pod koniec czerwca będę w Bydgoszczy. Chciałabym się z nim spotkać, ale też oczywiście pojechać na grup Ani. I wiecie co, przyszła mi taka refleksja na koniec dnia, bo tak sobie rozmawialiśmy, do której zaraz nawiążę. Ale dużo z was pytało mnie o to, czy wiem, co się stało z Anią. Bo wiem, że tutaj bardzo dużo osób było takich, które jest tutaj też na moim kanale. Bardzo dużo osób, kobiet, które oglądały Anię. Wiem, że są tutaj też dziewczyny, zresztą pisałyście mi, że kiedyś przyszłyście z kanału Ani właśnie do mnie na kanał. Zresztą wy wiecie, że my z Anią sobie nagrywałyśmy różne filmy, widywałyśmy się, byłyśmy w stałym kontakcie. Nawet powiem wam, nawet dzisiaj mąż Ani do mnie mówi, bo tak rozmawialiśmy właśnie na temat kanału na YouTubie i wszystkiego, co się ostatnio działo, i mówi do mnie, że Ania była ostatnio, no bo wiecie, że Ania nie nagrywała już od jakiegoś czasu. Ania nie nagrywała, bo też się mnie o to pytałyście, pamiętam jak rozmawiałyśmy i mówiła, że po prostu tak jakby straciła wenę, straciła chęć do tego, żeby nagrywać. Miała wrażenie, że robi cały czas to samo, że nic tak naprawdę się nie zmienia, nie ma takiej kreatywności, jakichś tam dużych wzrostów wtedy na tym kanale i tak dalej. No i po prostu z czasem zaczęło się tam trochę dziać w życiu Ani i odpuściła sobie nagrywanie, ale właśnie mąż Ani mówi do mnie, że ostatnio jakoś tak Ania zauważyła, że jakoś zwiększył się ruch na jej kanale, że przychodziły nowe osoby, że pojawiały się nowe komentarze pod bardzo starymi filmami i niesamowicie ją to cieszyło i nawet myślała o tym, żeby być może wrócić z powrotem do nagrywania. Zresztą planów na najbliższy czas Ania z mężem mieli bardzo dużo. Wiem, że nawet wybierali się do Warszawy. No ale pytałyście mnie, co się stało,
I mogę wam powiedzieć tak naprawdę tylko tyle, że Ania odeszła nagle, bardzo niespodziewanie, co było szokiem tak naprawdę dla wszystkich. I nie było to związane z żadną chorobą, absolutnie z niczym, jakimś wypadkiem i tak dalej, bo głosy słyszałam, że pojawiały się przeróżne. Natomiast no, śmierć Ani bardzo wszystkich poruszyła, was zresztą też. Już nie mówiąc o najbliższych osobach, już nie mówiąc o mężu, to co się stało i jak to w ogóle wszystko wyglądało. Ale mogę wam tylko powiedzieć, mogę wam powiedzieć tylko tyle, że Ania odeszła we śnie. I zostańmy, słuchajcie, przy tym i uszanujmy tą decyzję bliskich, rodziny męża Ani. Nie rozpatrujmy już tego w różnych kategoriach chorób i tak dalej. Nie piszcie proszę tego typu komentarzy gdzieś w internecie i tak dalej. Ani już z nami nie ma i Ani już z nami nie będzie. I jest nam... Do tej pory nie możemy się z tego otrząsnąć. Minęło już prawie 2 miesiące, a do tej pory nie możemy się z tego otrząsnąć. Już nie mówiąc po prostu o bliskich, zwłaszcza o mężu Ani. Więc uszanujmy to po prostu, co się stało. Ale w związku z całą tą sytuacją, słuchajcie, i dzisiaj po tej naszej rozmowie z mężem Ani, wiecie co, przyszła mi taka refleksja do głowy, że doceniamy naszych bliskich bardzo często, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Jesteśmy przy nich, wspieramy ich miłym słowem, siłą, życzliwością i nie tylko. A kiedy w naszym życiu tak naprawdę nic się nie dzieje, jest ono powiedzmy na takim stabilnym poziomie, jest wszystko w porządku, nie ma jakichś tam większych problemów, rozterek i tak dalej, to bardzo często zapominamy o takich najprostszych słowach, słuchajcie, dziękuję, kocham cię, tęsknię za tobą, o prostych gestach, trzymaniu się za rękę, przytulaniu się, obejmowaniu, spędzaniu tego czasu z bliskimi osobami, bo zajmuje nas codzienność i na pewno się ze mną zgodzicie, praca, dom, dzieci, takie zwykłe czynności, takie zwykłe obowiązki i zdecydowanie bardzo często za mało czasu poświęcamy tej najbliższej osobie. Wiecie, kiedy jest początek jakiegoś związku, no to są jakieś randki, są wyjścia, są jakieś spacery, nie wiem, wyjścia do kina, no przeróżne takie, słuchajcie, sytuacje, kiedy spędzamy tego czasu ze sobą więcej. A kiedy już jesteśmy w takim długim, stałym związku, kiedy są już dzieci, kiedy jest dom, kiedy jest małżeństwo, bardzo często po wielu, wielu latach w tym natłoku tej naszej codzienności, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i właśnie tego czasu, który nam tak szybko przemija i my dorastamy, stajemy się coraz starsi, no, zmienia się ta nasza rzeczywistość, bardzo często za mało czasu właśnie poświęcamy tej najbliższej osobie. I zapominamy o czymś takim, żeby, nie wiem, wyjść razem na kawę, pójść na spacer, wyjść razem do kina, nawet umówić się na taką randkę, nawet raz w miesiącu, słuchajcie, wyjść razem gdzieś do restauracji, spędzić ten czas tylko i wyłącznie ze sobą, żeby się przytulać częściej, żeby się dotykać, takie wiecie, no codzienne gesty. Ja nie mówię, że trzeba robić sobie prezenty, wydawać na siebie nie wiadomo jak duże pieniądze, naprawdę czasem wystarczy to, żeby się po prostu do tej osoby najbliższej przytulić, okazać jej więcej uczuć, więcej miłości, więcej zrozumienia w tym natłoku tego wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. I dopiero kiedy zaczyna się dziać źle, albo sobie z tym nie radzimy, albo dopiero doceniamy bliskość tej drugiej osoby. A dlaczego nie robimy tego codziennie, nie robimy tego w takim codziennym, normalnym życiu? I zastanówcie się trochę nad tym, bo my dzisiaj z Massimo też bardzo dużo o tym rozmawialiśmy właśnie po tym telefonie i Massimo do mnie mówi tak: ja nie wiem, co by się stało ze mną, gdyby z tobą coś stało się tak, gdyby cię po prostu
w jednej chwili zabrakło. I wiecie, poruszaliśmy się, zaczęliśmy o tym rozmawiać, że musimy więcej czasu spędzać razem. Ale na takiej zasadzie, żeby doceniać ten czas, żeby po prostu być ze sobą, żeby czuć tę bliskość i cieszyć się z tego, że jesteśmy razem. Także dzisiaj na podsumowanie tego filmu taka moja refleksja. Muszę już kończyć, bo słuchajcie, Max, oczywiście słyszeliście, dzwonił do niego telefon, więc teraz będzie gadał przez telefon o jakieś mecze, w ogóle nie wiem, co tam się, słuchajcie, dzieje, rodzina na telefonie, w ogóle gorąca linia. Ja już sobie przygotowałam komputer, więc myślę, że sobie coś zaraz obejrzę, jakiś serial dokumentalny. No i co, do usłyszenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas dzisiaj. Ściskam was ciepło. I do usłyszenia. Pa!